Gry terenowe, warsztaty dziewiarskie, stolarskie i ogrodnicze, czy wspólne malowanie muralu. To tylko część atrakcji przygotowanych w ramach Dnia Dziecka na osiedlu Westerplatte. Była to inauguracja projektu Tarnowskie Osiedlaw. Jesteśmy zespołem Tarnowskie Osiedlaw. To jest zespół siedmiu społeczników tak naprawdę, ludzi, którzy mieszkają tutaj, na tym miejscu i chcą coś zrobić ciekawego dla swoich sąsiadów. I tak naprawdę zbieramy dzisiaj datki na te działania, ponieważ startowaliśmy w projekcie społecznym, w takim konkursie. Nie dostaliśmy grantu, ale nie tracimy ani muszu, ani energii i mamy zamiar jednak wejść w osiedle i się pokazać. Myślę, że frekwencja dopisała, sami widzicie. Liczymy na to, że polubicie nasz profil www.facebook.com Tarnowskie Osiedlaw. Tam wszystkie informacje się znajdują. Planów mamy dużo, z tym, że one wypalą w momencie, kiedy będziemy mieć na to fundusze. Planujemy jeszcze coś przed wakacjami, ale to jest na razie tajemnica, że tak powiem. A w planie projektu są warsztaty stolarskie, warsztaty plastyczne. Chcemy namalować 18-metrowy mural. Chcemy pracować z dziećmi na osiedlu i założyć szkółkę drzew i małe warzywniki, takie edukacyjne, typowo dla dzieciaków. Nazwa naszego klubu Westowia pochodzi od ulicy i osiedla Westerplatte, więc nam jest bardzo bliski ten klimat, to osiedle, ci mieszkańcy i my jako klub w młodości graliśmy właśnie na tych terenach, na tych boiskach betonowych, dzięki czemu mieliśmy marzenia, żeby właśnie wspólnie dorastać i grając w piłkę i poznając siebie, integrując. To się wszystko udało. Teraz w nasze ślady idą ci najmłodsi mieszkańcy naszego osiedla i regionów wokół. Dlatego cieszymy się, że jest taka inicjatywa, cieszymy się, że jest dużo fajnych ludzi, którzy chcą właśnie robić coś non-profit i rozwijać zainteresowania wśród młodych ludzi. Podczas wydarzenia prowadzona była zbiórka publiczna na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dla mieszkańców w ramach projektu Tarnowskie Osiedlaw.